Owce. Pomysł na owce się wziął stąd, że w którymś momencie, tak, wapnuje kurnik. W którymś momencie interesowałem się serami, jakoś tak te sery owcze wydawały mi się smaczne, unikalne, więc pojawiły się kury. To było wielkie wyzwanie, czy taka wielka bariera psychologiczna, ale jestem w nim bardzo zadowolony. Wybrałem rasę wschodniofryzyjską, to w zasadzie jest jedyna dostępna w Polsce. Rasa mleczna, jeszcze są owce rasy Lacon, ale nie wiem, czy ktoś w Polsce je hoduje. Akurat znalazłem fajnego, bardzo sympatycznego człowieka nieopodal, który te owce hodował. To jest owca mleczna, czyli dość dużo daje mleka, jest dość delikatna. Piszę tu ponoć, bo szczerze mówiąc, no nie miałem jakichś problemów z nimi, ale ogólnie mają opinie delikatnych w porównaniu z jakimiś wrzosówkami, czy tymi polskimi owcami górskimi, które praktycznie nie wymagają żadnego zadaszenia, czy wręcz żadnych konstrukcji, sobie świetnie żyją. Są to dość duże zwierzaki. Taki tryk, o którym dalej wspomnę, no 110 kg waży, jest to silne zwierzę i czasami jest wyzwaniem. Co dają mi owieczki? Może zacznę od tego, jak dobrane jest stadko. 8 matek, jeden baranek to jest taka ilość, która z jednej strony pozwala mi robić tej wielkości serki, tak zwane żółte. Jak tego mleka jest za mało, to po prostu takiego okrążka się nie da zrobić. Więc 8 matek to jest taka według mnie optymalna ilość, że można już robić sery dojrzewające. A z drugiej strony jest to taka no, odtwarzalna ilość. Tutaj mnie Paweł uprzedzał, że wiele osób jest z Was na diecie wegetariańskiej. Myjemy mięso, no i niestety te zwierzątka też zabijamy. Te liczby 8 matek, jeden tryb, no to jest taki odnawialna ilość, czyli w pewnym momencie jest ich więcej, w pewnym momencie jest ich mniej. Teraz ile jest przetworów? Około 6 litrów mleka dziennie. To jest dość duża liczba, często miałem mniej, o tak bym powiedział. W statystykach wynika, że można osiągać znowu dużo większe mleczności, ale nie interesowało mnie to, żeby osiągać jakieś maksymalne mleczności. Prawie w ogóle zwierząt nie dokarmiam. Tyle wychodzi mleka, wyglądają na zadowolone, ja jestem zadowolony, więc jest ok. Liść jest orzechowy i jest to super wynalazek. Nie miałem miejsca do przechowywania serów i trzymam te serki w lodówce takiej na wina. Kupiłem sobie taką lodówkę na wina od razu z przeznaczeniem na sery, bo nie mam jeszcze ziemianki. To takie też rozwiązanie tymczasowe. I ten liść orzechowy powoduje, że wilgoć jest utrzymana, można osiągnąć no, nieporównywalnie lepsze efekty niż w inny sposób. Także mi się bardzo to sprawdza. Mało ich zrobiłem, ale na przyszły rok na pewno ich będzie więcej. Czystość mikrobiologiczna mleka i serów, na szczęście nie wiem, jaka jest. Wszyscy są w miarę zdrowi. Czasami wiem, kiedy ser się zepsuje, no to znaczy, że coś było nie tak z higieną udoju przeważnie, ale raczej nie jest to, nie było problemem. To, co produkujemy, jakie rodzaje serków wytwarzamy, no to jest często nawet nie serek, tylko kwaśne mleko. Mały synek uwielbia to kwaśne mleko owcze. Większość serów robię w zależności od tego, jaki jest plan tygodnia. Jeśli mam mało czasu, więcej czasu, to od tego zależy, który ser zrobię. Niektóre są praktycznie bezobsługowe, wymagają kilku minut, w większości czasu gdzieś tam sobie wiszą, leżą. A inne wymagają trochę więcej pracy. Najczęstsze to jest bundt, serek szarole, czyli taki do smarowania na chleb, bardzo fajny. Jak smakuje mleko owcze? No, bardzo podobne do krowiego, moim zdaniem. Ma taki lekki owczy zapaszek. Jest dużo gęstsze, jest bardziej wydajne. Tutaj widzicie, pisze, że jest 15, że takie 6 litrów mleka owczego to jest tak jak 15 litrów mleka krowiego, czyli tego sera jest około 2,5 raza więcej z mleka owczego. Czyli on jest taki, można powiedzieć, skondensowany. To, co dają jeszcze owce, to jest świetny obornik, podstawa tak naprawdę moich grządek i wełna, której tak naprawdę no, nie używam w dużej mierze. Jakieś izolacje, trochę zabaw z filcowaniem, ale nie mam zastosowania dobrego jeszcze dla wełny. Sprzedać się jej za bardzo nie da. Co ze zwierzakami w czasie wyjazdów? To o tym wam powiem później, bo to jest chyba ważny element takiej miejsko-wiejskiego życia. Nie pasteryzuję mleka.
Polecam Wam stronę Agrobis EU i to ogólnie tę firmę. Ja byłem na nich na świetnym, bardzo fajnym szkoleniu. Sprzedają akcesoria serowarskie. Nie trzeba ich tak naprawdę. Ja mam podpuszczkę i kilka foremek i korzystam ze strony internetowej książki, która też jest po polsku, Ricky Carroll. Na stronie internetowej Ricky są dziesiątki przepisów na świetne sery i od odpornych przepisów naprawdę wiele z tych serów wychodzi. Jakie trzeba urządzenia mieć dla owieczek? Ważne są ogrodzenia. U nas z tym było różnie, trochę spontanicznie. Jedna część naszego gospodarstwa kupiliśmy taką ogrodzoną działkę tym płotem, który tutaj widać w tle, a inne kawałki były nieogrodzone. Na kawałku zrobiłem taką siatkę leśną. W każdym razie no, tutaj nie ma czasu na dzisiejszym spotkaniu, żeby dużo mówić o ogrodzeniach, ale to jest bardzo ważne, bo owce uciekają, nie tak jak konik, który raz dotknie elektrycznego ogrodzenia, porazi go prąd i już przez rok nie podejdzie. Owca na drugi dzień już podejdzie, jak będzie głodna, to w ogóle nie będzie się przejmowała prądem, przeskoczy, przejdzie. No są one, jak są głodne, to nagle się orientują, że to jest tylko bariera psychologiczna. Owczarnia, kupiliśmy działkę z taką małą szopką, 5 na 5 metrów. Nie wiem, tak wydaje mi się, że w kwocie około 20 tysięcy złotych, kupując tak z zewnątrz, czym samodzielnie nie pracując wiele przy takiej owczarni, można ją zbudować. Pewnie znacznie taniej, gdyby to budować samemu jeszcze z jakichś odtwarzalnych materiałów. I tu też oczywiście można kombinować. Są osoby na blogu moim, korespondowałem z osobami, które mają takie bardziej odporne, gruboskórne rasy owiec, które nie wymagają w zasadzie żadnego zabezpieczenia, mogą mieć lekkie zadaszenie. Ta owczarnia ma też taką zaletę, że jak jest deszcz, taka pogoda gorsza, fajnie się pracuje w bardziej zadaszonym miejscu. Wiatka letnia to jest takie ogrodzenie, chyba 3 na 3 metry mniej więcej, bardzo proste, z dachem zrobionym z silnego brezentu. I w zasadzie całe lato, cały sezon letni zwierzaki spędzają pod tym miejscem, chowając się przed słońcem, przed deszczem. Taki paśnik, jak tutaj widzicie, wydaje mi się, że do zrobienia za 50 zł z jakichś resztek desek i oczywiście Leroy Merlin Construction Kit. Domek dla młodych i też dla starszych z palet, też godzina pracy, myślę, że nie więcej niż 50 zł. Trochę większe wydatki to jest ogrodzenie elektryczne. Według mnie nieodzowne są siatki elektryczne, bo są dwa rodzaje takich ogrodzeń. Albo są to linki elektryczne, które rozpinacie na palikach, albo jest to gotowa siatka. Te siatki są wspaniałe i bardzo intensywnie z nich korzystam. Mam 4 takie siatki w tej chwili. 30 palików, około kilometra linki, izolatory. Razem te wszystkie akcesoria kosztowały około 2300 zł, jak podsumowałem. Elektryzatory są 2, czasami się dla owiec przydają, bo tak zdarza się, że do sąsiadki owce wyekspeduje, na przykład młode, starsze są w innym miejscu, czasami je trzeba rozdzielić, czasami kury są pod prądem, więc na kilka, że tak powiem, miejsc, gdzie się zwierzaki znajdują, dobrze mieć 2 elektryzatory. Poza tym czasami piorun rozwali jeden, więc dobrze mieć drugi. Z owcami są czasami związane większe wyzwania niż z kurami. I tu chciałem Wam przedstawić te takie bardziej problematyczne czynności. Baran to jest silne zwierzę, potrafi, może zrobić krzywdę, jak się rozpędzi 120-kilowy zwierzak i huknie w tyłek faceta, no to facet leci na kilka metrów. Małe dziecko może być zagrożeniem, myślę, zdrowia. Ale to też jest ciekawe, dzieci są instynktownie, boją się takich zwierzaków. Ja też jak byłem mały, pamiętam, gdzieś były barany, z daleka uciekałem. Na YouTubie możecie zobaczyć, wpisując ręczne dojenie owcy, taki krótki filmik na temat mojego dojenia owcy. To zajmuje około 45 minut dziennie w tym okresie mlecznym. Strzyżenie jest, dla mnie było bardzo trudne w nauce, trochę taka czynność, powiedziałbym, no bezsensowna, to znaczy te owieczki chyba trzeba obstrzyc, choć nawet jak się je zauważam nie strzyże, to one oczywiście gubią tą sierść, ale swędzi je skóra, ocierają się o drzewka, niszczą, więc myślę, że trzeba lepiej je ostrzyc. Przycinanie racic dość proste. Asysta przy wykotach, czyli w czasie, kiedy się rodzą zwierzaki, tu wymaga, to jest taki najtrudniejszy, wymagana jest duża dostępność. Trwa to w naszym przypadku jakieś 4-5 tygodni. No i w zależności tam różne są porady, czy to raz na 4 godziny. Mówią, że raz na 4-8 godzin chodzić należy do zwierzaków, no ale ja w nocy nie wstawałem,
W ciągu dnia parę razy szedłem. Nie korzystałem nigdy z usług weterynarza. Przy porodzie jakie są problemy? Złe ułożenie zwierzaków, to nam się nigdy nie zdarzyło, ale to jest jakaś tam wyższa szkoła jazdy. Ważne jest, żeby te owieczki wypiły siarę, czyli takie wczesne mleko w bardzo krótkim czasie. Ponoć jeśli tego nie zrobią, jest to dla nich wyrok śmierci, jeśli chodzi o odporność. Co też mi daje do myślenia, jeśli chodzi o dzieciaki, nasze dzieciaki hodowane często na sztucznym mleku. W przypadku zwierząt prosto się mówi, jak zwierzak nie wypije siary, to później nawet jak będzie dobrze rósł, to padnie, będzie miał kłopoty z uczuleniami, będzie miał, nie przeżyje. Dogrzewanie noworodków, to się nam zdarzało, te maluchy czasami są wychłodzone i no, trzeba je trochę reanimować. Taki zrobiłem mikroinkubator, po prostu grzałeczka w pudełku i one sobie szybko wracają do życia. Zdarzają się jagnięta odrzucone i na nie warto zwrócić uwagę, ponieważ wkładając trochę pracy można doprowadzić do tego, że matka przyjmie takiego zwierzaka, jak go już odrzuci, to jest w tym sporo roboty, bo trzeba takiego malutkiego przystawiać do innych matek i no, wymaga on dużo opieki. Także w tym roku, w zeszłym roku miałem dwa, nie wiem czemu po angielsku nazywają je wredne jagnięta, to raczej matki chyba są wredne, no ale w zeszłym roku były dwa, wymagały trochę pracy, w tym roku zamknę matki, jak będzie taka potrzeba w takie dyby na parę dni, to powoduje, że matka przestaje uderzać głową zwierzaka. Odstawianie młodych od matek jest wyzwaniem, muszę przyspieszyć, bo mamy trochę mało czasu, czyli jesteśmy, o każdym slajdzie można by gadać parę godzin. To jest wyzwanie psychologiczne. Krzyk dzieci i matek przez kilka godzin, naprawdę ciężko to przeżyć. No i najtrudniejsze wyzwanie pod tym względem to jest ubój czy przetwarzanie tego typu produktu, mięska. Owce żyją dość prosto, czyli w ciągu lecie żywią się pastwiskiem. Mają ta statystyka 4 owce na hektar jakoś się u nas sprawdza przy nie najlepszym pastwisku. Bardzo ważne jest tak zwany rational grazing, podzielenie pastwiska na małe poletka i częste przenoszenie owiec. To też osobna jest jak nauka, na ten temat osobne książki. I bardzo ciekawa rzecz, fascynująca bym powiedział. Tak naprawdę wiele osób mówi, że hodujesz owce, to raczej zdaje mi się, to hoduj pastwisko, a owce same wyrosną, mleko samo będzie, ser sam z tego wyjdzie, ale skup się na pastwisku. Ostatnio zbieram im trochę jabłek, w tym roku dostały taką porcję chyba na 2 tygodnie. Jabłek. Zbieram też, wracając z pracy, różnego rodzaju zioła, takie, które są duże i łatwo je nazbierać, czyli wrotycz, bylica, wierzba, rzucam to, one sobie zjadają. Jak są chore, to dostają naturalne leki. W tym roku nie leczyłem ich żadnymi sztucznymi lekami, nie odrobaczałem zwierzaków, co się robi zwykle co rok, ale są w bardzo dobrej kondycji. W zimie jedzą tylko i wyłącznie siano, chyba że czasami jakieś drobne rzeczy im tam przywiozę, ale tak naprawdę siano jest ich podstawowym jedzeniem. Co trzeba z zewnątrz dla owiec? Pszenicę w czasie wczesnej laktacji, czyli jak te młode są odstawione i nawet wcześniej, żeby wzmocnić troszeczkę matki, dać im trochę więcej białka. No, takie drobne rzeczy, to jest większa pozycja, pomoc przy sianokosach. Oczywiście można siano zbierać samodzielnie, ale czasami jest to trudne, jeśli chodzi o czas. Znalezienie 3-4 dni bez deszczu nie jest łatwe. Szczególnie w tym roku, więc wtedy dobrze mieć pomoc sąsiadów. W tym przypadku, no, jak podliczyłem, siankosy trwały tak naprawdę 2 dni, ale uczestniczyło w nich chyba 5 dużych maszyn i około 10 sąsiadów. I te usługi, wsparcie no, kosztowało tyle, ile tutaj zobaczyliście, 1000 zł. To zapewnia siano na całą zimę. Nissan Navara, nieodzowny sprzęt mechanizowany. Na Facebooku ktoś mnie pytał, żebym powiedział o maszynach. To jest jedyna taka większa maszyna poza piłą łańcuchową czy młynkiem do zboża, które posiada. Jest naprawdę do wszystkiego. Jak wygląda rytm pracy? Jak to łączyć pytaliście wcześniej, jak to łączyć z pracą w mieście? I teraz w zimie jest bardzo łatwo, ponieważ trzeba tylko dać owcom siana, ja to robię rano i wieczorem, zaraz jak wstanę przed wyjazdem, przed rozwożeniem dzieciaków do szkoły, to siano wrzucam, to trwa 10 minut, rano nie ma czasu, wieczorem jak jest trochę więcej czasu, chętnie tam zostaję dłużej i siedzę sobie obserwując, jak zwierzaki zjadają. Jak leży śnieg, to nie trzeba im uzupełniać wody, one sobie ten śnieg zjadają. W lecie
Też nie jest to takie skomplikowane. Tyle, że trzeba co jakiś czas zmieniać te ogrodzenia, kwatery, kiedy zjadły dzieciaki siano. Nie dzieciaki siano, tylko owce trawę, przepraszam, moją rodzinę. Raz na tydzień trzeba przestawić ogrodzenie. Trwa to gdzieś pół godziny, to dojenie jest dość czasochłonne. Łapanie zbiegów, wszystko przez ten czat, zerkam boku na czat i później tracę wątek. Łapanie zbiegów jest robotą, która zdarza się czasami, bo mam słabe ogrodzenie, czyli przeważnie nie uciekają daleko zwierzęta, na szczęście warzywnik jest dobrze ogrodzony. Tutaj dodaję wam taką jedną uwagę, na zdjęciu jest mało widoczne, ale Wenus o poranku, planeta Wenus, którą świetnie widać tuż przed wschodem słońca, czy w czasie wschodu słońca. I przeprowadziwszy się z miasta na wieś, w takie miejsce bardzo ustronne, świetnie widać, czym jest light pollution, czyli to, że nie widzimy gwiazd. To jest niesamowite uczucie, jak można codziennie wędrować do tych zwierzaków, bo tam mają daleko, oglądać gwiazdy, patrzeć, jak te planety inaczej przechadzają się po niebie niż reszta ciał niebieskich. Wspaniała sprawa.